Cześć, witam ponownie na moim trzecim filmie. Chciałem Was zaprosić do kolejnego golenia. Dzisiaj będzie trochę zmian. A mianowicie użyję mojej pierwszej maszynki na żyletki, którą dostałem od mojej żony na urodziny w ubiegłym roku. Jest to Wilkinson Premium. Maszynka dosyć solidnie moim zdaniem wykonana, z głowicą motylkową, waży 86 gramów i wrażenie stwarza takiej porządnej maszynki. Przy zakupie kierowałem się po prostu ilością zamówień na Allegro. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że są jakieś fora tematyczne poświęcone tradycyjnemu goleniu, także w ciemno trochę kupiłem tą maszynkę. Ale nie żałuję, to też później o tym krótko opowiem. Zarost jest jednodniowy, akurat tak się złożyło, że jutro chcę być ogolony, więc film będzie krótszy. Przystępuję do golenia. Będzie to taki zestaw, którym ja zaczynałem się golić. Także maszynka Wilkinson Premium, żyletki Wilkinson, które były dołączone do zestawu. Bond Classic, pierwsza woda po goleniu, której użyłem. No i mydełko też takie budżetowe, Proraso zielone. Jak widać od sierpnia ubiegłego roku, no praktycznie no niewiele zostało zabrane z tego mydła. Ogoliłem się może 2-3 razy. Nie pamiętam już tamtych goleń, także z chęcią do tego powrócę, sprawdzę jak to wygląda po tych paru miesiącach. Mydło przełożyłem już do miski. Zamontuję żyletkę. Jest to nowa żyletka. Pierwsze użycie. No, całkiem wygodna forma montowania żyletki. Chwila, moment dla początkującego, jak znalazł. I tak. Wyrabiam mydełko. Już później, jak zarejestrowałem się na forum, poczytałem trochę. Naprawdę jest forum brzytwa.org, kopalnia wiedzy. Dużo rzeczy można się dowiedzieć. Poczytałem o mydłach. No, pewnie gdybym zrobił to szybciej, to nie kupiłbym tego mydła. Bym szukał czegoś z lepszymi właściwościami. Ale wracam do wspomnień. Zobaczymy jak pójdzie, może nie będzie wcale tak źle. Chciałbym coś więcej powiedzieć, ale naprawdę nie pamiętam już tamtych goleń. Parę razy użyłem tego mydła. Jedyne co mogę na tą chwilę powiedzieć, to pachnie ładnie, bo jest tu jakiś dodatek w postaci wyciągu z eukaliptusa i mentolu. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało na skórze. Jak zarostu nie widać, to na pewno będzie go słychać. Dobrze, zwilżę twarz i zaczynam. Jeszcze co tak na szybko mogę powiedzieć, to mnie te żyletki Wilkinsona podrażniały. Zacinałem się nimi, nie wiem, zmieniłem je później na Federa i długi czas goliłem się Federem żółtym. Także tak samo od sierpnia, może od września tych żyletek Wilkinsona już nie używałem. Zobaczę jak będzie mi się goliło tą żyletką. Czy będzie krwawo, czy nie, czy komfortowo. Ładnie czuć te takie zapachy mentolu. Czuć jakiś delikatny efekt chłodzenia na skórze. Planuję dzisiaj zrobić tylko dwa przejścia w poprzek włosa i pod włos.
Z racji tego, że już wczoraj się goliłem. Myślę, że wystarczą dwa przejścia. Nie ma sensu tak skóry męczyć. I zaczynam. W poprzek włosa. W mojej opinii te 86 gramów czuć. Czuć w dłoni. I pamiętam moje zdziwienie, jak pierwszy raz miałem w ręce Mule R41 i wydawała mi się bardzo lekka Mule R41. Szyję zrobię od dołu do góry, bo w moim przypadku to raczej nie jest pod włos. Ani w poprzek. Te włosy rosną w każdym kierunku. Dobrze, spłuczę twarz i zaczynam drugie przejście. Dobrze, teraz postaram się ogolić podwłos. I tu pamiętam, że największym błędem, który ja robiłem, to było po prostu dociskanie maszynki do skóry. Mocne dociskanie. Tutaj jest to praktycznie tylko przyłożenie i sama waga maszynki goli. Co zrobiło?
Szyja teraz będzie w poprzek. Jedno się nie zmieniło, te żyletki nie należą do moich ulubionych. Dobrze, przypłukam twarz. Zobaczę jak z poprawkami. A troszkę tutaj okolicy wąsa. Szyja dosyć w porządku. Dobrze, poprawię tę szyję i okolice wąsa. Ta szyja rzadko kiedy jest dogolona idealnie, bo włosy to mi raz, że rosną pod różnymi, w różną stronę i też muszę się golić pod skosem, w poprzek, od dołu do góry, z góry na dół. Dobra. Będzie w porządku. Ja chcę też przeginać, żeby zaraz nie było jakichś podrażnień. OK. Wszystko gra. Opłuczę twarz zimną wodą.
No, wygląda to dobrze. Woda Bond Classic. Całkiem przyjemny zapach. Taki klasyczny. Nie ma jakiegoś pieczenia, nie ma tragedii. Wydaje mi się, że jest całkiem poprawnie. Widziałem, było parę miejsc, gdzie jakaś krew się pojawiła, ale to musiały być jakieś mikrozacięcia. Już nie tak jak po pierwszym filmie, że krew się lała ciurkiem. I tak, jeszcze chciałem troszeczkę powiedzieć o tej maszynce. Akurat u mnie sprawdziła się ona jako pierwsza maszynka. Dla porównania pokażę, porównam ją z Müller 41. Także jest różnica w wielkości, w wadze. No i też w budowie maszynki. Podsumowując, nabyłem też głowicę od maszynki R41. Powiem dobrze, że to by była. Nabyłem głowicę od maszynki R89. Bo gdybym wcześniej trafił na forum, no to pewnie jako pierwsza maszynka wybór padłby na R89. I lepiej goli mi się tym Wilkinsonem niż R89, przynajmniej w moich odczuciach. Jeżeli już miałbym brać maszynkę od Miule, no to nie żałuję, że kupiłem R41, bo 41 lepiej mi się goli niż 89. A jeżeli chodzi o łagodniejsze maszynki, no to jak najbardziej ten Wilkinson polecałbym jako pierwsza maszynka. Teraz jeszcze nałożę balsam Pilarix. Żyletki też wymieniłem na astry zielone. Dużo osób je poleca, ludzie nie mają z nimi problemu. I też nimi dobrze mi się goli. No te Wilkinsony mi nie służą. No, nawet było widać, że R41 w sumie się bezkrwawo ogoliłem, a tutaj gdzieś jakieś małe rozcięcia się pojawiły. Ale całościowo jest fajnie. Dobrze, także można się golić nawet codziennie. Szybkie golenie. Myślę, że w 15 minutach się zmieściłem spokojnie. I to jeszcze z opowiadaniem. Jakbym tylko się golił, to jest kwestia, nie wiem, 5-10 minut maksymalnie. Takie dwa przejścia, nawet mniej. No. Jeszcze chciałem coś powiedzieć o mydle. Według mnie nie jest jakieś złe to mydło. I tutaj kwestia, co kto oczekuje od golenia. Na pewno znajdą się ludzie, którzy spróbowali tego mydła, im przypasowało i niczego więcej nie potrzebują, będą się tym golić i jest z tego mydła dużo, jest ono tanie. Jak widać, ogolić się za pomocą tego mydła da, więc każdy musi sobie znaleźć odpowiedni kosmetyk. Ci, co spróbowali droższych mydeł o lepszym składzie, lepszych właściwościach, raczej nie będą wracali do tych tańszych mydeł. Nie mówiąc, że te tańsze są złe, bo dla każdego coś innego. Ja myślę, że od czasu do czasu wrócę do tego mydła, nawet po to, żeby po prostu je zużyć. I fajnie. Dziękuję za oglądalność. Zapraszam na forum brzytwa.org. Trzymajcie się. Hej.